Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na żywo. Łączymy się z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, hal nr 5. To tu trwa koncert, wielki koncert z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolska gra. Teraz już posłuchajmy marszałka województwa wielkopolskiego, Marka Woźniaka. To jest Pana inicjatywa, to jest Pana pomysł, to jest realizacja tego pomysłu. Nie wiem, ile tu jest osób, ale ja już to mówiłem. Z tej perspektywy to nie ma horyzontu. Pięknie. No to ja mam właściwie pytanie, nie pytanie, ale myślę, że Pan najlepiej się tymi słowami później zajmie. Wybudujecie muzeum. Dzięki ich obecności. Dobry wieczór Państwu. To jest naprawdę imponujący widok. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że przyjęliście nasze zaproszenie na to niezwykłe wydarzenie. Bardzo dziękuję artystom, że zdecydowali się przygotować specjalnie niecodzienny projekt artystyczny, tak abyśmy mogli tą 105. rocznicę w sposób szczególny świętować. Szanowni Państwo, kilka słów, zanim dojdziemy do muzeum. Samorząd Województwa i Urząd Marszałkowski, którym mam przyjemność kierować, razem z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego podejmuje od lat różne działania, żeby pamięć Powstania Wielkopolskiego była absolutnie w świadomości wszystkich Wielkopolan i jak największej liczby rodaków. To nie tylko oficjalne uroczystości, które organizujemy, to również szereg najróżniejszych działań, które są podejmowane wszędzie w Wielkopolsce. To są biegi, to są konkursy, to są koncerty, to są gry miejskie, to są akcje promocyjne, to jest cała paleta różnych ważnych wydarzeń, które coraz bardziej prowadzą do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy. Niejako zwieńczeniem tego pierwszego etapu jest muzeum. Muzeum nowoczesne, atrakcyjne, komunikatywne, które ma powstać w Poznaniu i ma być takim dobrym miejscem przekazywania wiedzy o powstaniu, tak abyśmy my sami i nasi goście jak najwięcej się o nim dowiedzieli. Żeby to muzeum mogło powstać, trzeba je zbudować. I mam dla Państwa, myślę, dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę na budowę muzeum. Proszę Państwa, żeby podpisać umowę, trzeba mieć gwarancję finansowania. Te gwarancje daje budżet naszego samorządu, samorządu województwa, ale chcemy ten projekt uspołecznić. Chcemy go uspołecznić na dwa sposoby. Poprosimy wszystkich, którzy mają jeszcze pamiątki o powstańcach, przodkach, mają jakieś elementy, które się wiążą z tą historią, żeby je udostępnili muzeum. I drugi element uspołecznienia to jest wkład finansowy. Według własnych możliwości będzie można w formie cegiełki przyczynić się do wzbogacenia tego budżetu muzeum, żeby było jak najpiękniejsze, jak najwspanialsze. Ale dzisiaj Państwo jesteście absolutnie pierwszymi mecenasami, sponsorami tej budowy. Wszyscy my, którzy dzisiaj kupiliśmy bilety na ten koncert, jesteśmy tymi mecenasami numer jeden. Za to oczywiście również bardzo serdecznie dziękuję. I na koniec przesłanie tej 105. rocznicy, takie moje duma i radość. Dlaczego duma? Powinniśmy być dumni z powstańców i powinniśmy być dumni ze wszystkich, którzy ich wówczas wsparli. A było to całe społeczeństwo wielkopolskie. Ludzie różnych stanów, różnych zawodów, różnych poglądów politycznych doprowadzili do tego, że powstanie było zwycięskie. Dlaczego było zwycięskie? Dlatego, że po pierwsze wiedzieli, czego chcą, po drugie mieli ten gen wolności w sobie. Ten gen wolności, który również my dzisiaj jako Wielkopolanie mamy, co można było nie tak dawno zaobserwować.
Szanowni Państwo, bądźmy dumni z naszych przodków powstańców i starajmy się radośnie świętować tę rocznicę. Zwycięstwo domaga się dumy i radości. I proszę, żebyśmy te najbliższe dni świętowali radośnie, bo tak trzeba świętować sukces, tak trzeba świętować zwycięstwo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Bardzo się cieszę, że jest tak wspaniała plejada doskonałych artystów. Życzę Państwu w związku z tym pięknych wrażeń z tego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Panie marszałku, pan to zrobił pierwszy. Rozepnę marynarkę, dlatego że mamy świętować na luzie, pięknie, radośnie, z energią. Bardzo chciałem panu podziękować za te słowa, bardzo chciałem podziękować za ten mecenat, myślę, że mentalny przede wszystkim. Następnym razem, jak będziemy świętować cokolwiek w Poznaniu, to najpierw zobaczę muzeum, a później dopiero wejdę na scenę. Bardzo panu dziękuję. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Proszę państwa, dobra, to teraz... Drodzy Państwo, za nami już słowa Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego. Bardzo cieszymy się, bardzo entuzjastycznie tutaj podchodzimy do tych słów, że Muzeum Powstania Wielkopolskiego już tak naprawdę niedługo będzie razem z nami. O tym zapewnił gospodarz tego wydarzenia, czyli Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Na scenie Piotr Stelmach, który prowadzi ten koncert. Za nami już także koncert zespołu Muchy. Dużo tutaj przed nami, drodzy Państwo, bo wystąpią na scenie tutaj, dosłownie 2 metry ode mnie, już niedługo. Katarzyna Nosowska, wystąpi Krzysztof Zalewski, będzie Natalia Schroeder, Piotr Rogucki, Kev Fox, a także, drodzy Państwo, Michał Wiraszko. To wszystko, co tutaj się dzieje, to jest niezwykły tumult, niezwykła energia i wszyscy tutaj zadowoleni są. I cieszą się tym, że możemy świętować już teraz 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tutaj bardzo dużo się dzieje. Ludzie, którzy tutaj przyszli, wiwiatują, cieszą się i pokazują, że dumni są z tego, że Powstanie Wielkopolskie było tym zwycięskim i wszyscy tutaj zgromadzeni mają także takie specjalne odznaki. Odznaki, które teraz Państwu pokazujemy na żywo i one są podświetlane. Tutaj już niedługo będzie bardzo interesujące wydarzenie, czyli rozświetlenie tego przy ciemnej sali. My postaramy się Państwu też to na żywo pokazać. No a tutaj ludzie, którzy się zebrali, to i młodsi, i starsi, wszyscy tutaj przyszli w jednym celu, by dobrze się bawić i radośnie świętować 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. No a tak naprawdę też trzeba powiedzieć, że Andrzej Smolik jest dyrektorem artystycznym koncertu Wielkopolska Gra dla Muzeum. Jak powiedział Andrzej Smolik, zagramy około 20 piosenek, głównie polskich utworów. Będą one ze sobą korespondować w taki sposób, który dla nas samych ułoży się w historię. Tutaj scena, drodzy Państwo, już teraz jest opanowana przez muzyków. Już powoli rozbrzmiewają kolejne dźwięki. I czekamy na gwiazdę, która za chwilę dosłownie tutaj nam się ukaże. Kto to taki? Kasia Nosowska. No to wielka gwiazda, jej nie trzeba przedstawiać. Przecież przez lata związana z zespołem Hej. I miałem przyjemność zobaczyć Kasię na backstage'u. Uśmiechnięta była teraz. Już za chwilę pojawi się tutaj na tej scenie, by dla wszystkich zgromadzonych tutaj w hali numer 5 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaśpiewać także, świętując ten niepodległościowy zryw, to zwycięskie powstanie wielkopolskie. Tutaj na terenie MTP dużo się dzieje. Jeszcze dzisiaj wieczorem cały czas jesteście Państwo zaproszeni, by przybyć miasteczko powstańcze, na którym także scena, na którym także dużo się dzieje. Możecie Państwo przyjść, dostać darmową flagę, skosztować grogu powstańczego, także modele i makiety pociągów, także powstańcy, rekonstruktorzy, tam także muzyka, więc tutaj dzisiaj wielkie święto. 16 i 17 dzień grudnia, wczoraj przecież Lux Torpeda dla Państwa grała. Dzisiaj Piotr Pawlicki z zespołem Gospel pojawił się na scenie w miasteczku powstańczym. Na teraz tutaj w pawilonie 5 na terenie MTP już Katarzyna Nosowska za chwilę będzie śpiewać. Przypomnijmy, że tutaj te bilety, które ludzie zakupili, by się dostać, to ich, to właśnie wkład tych ludzi w budowę nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
które już niedługo dla wszystkich Wielkopolan będzie tutaj w Poznaniu. Bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze tak naprawdę nie możemy już doczekać. Wielu artystów na scenie. Atmosfera jest naprawdę niezwykła, wyjątkowa. Bardzo dużo, jak sięgnę okiem, to morze ludzi tutaj pod sceną. Ludzi, którzy czekają na niezwykłą muzykę, która tutaj, drodzy Państwo, już za chwilę, jeszcze przez długie minuty będzie grać. No to, drodzy Państwo, Kasia Nosowska teraz na scenie, a my, drodzy Państwo, niedługo znowu łączymy się na żywo na antenie WTK stąd, z hali numer 5 MTP, żeby pokazać Państwu, jak tutaj jest. Przypomnę, organizatorem marszałek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego i także samorząd województwa wielkopolskiego. Cieszymy się, że możemy tutaj być z Państwem. Proszę, bądźcie z nami. Niedługo do Państwa wracamy.